Było ciepłe majowe popołudnie 1983 roku, kiedy kilku młodych chłopców, głównie uczniów warszawskich liceów, wybrało się na Stare Miasto, żeby uczcić zakończenie pisemnych matur. Śmiali się i wygłupiali, kiedy do jednego z nich podszedł milicyjny patrol i zażądał okazania dokumentów. Kiedy chłopak powiedział, że nie ma przy sobie dokumentów, dostał kilka razy pałą po plecach, a potem został przewieziony na komisariat milicji. Tam dowódca wydał rozkaz: bijcie tak, żeby nie było śladów. Kiedy chwilę później pod komisariat podjechała karetka pogotowia, chłopak nie mógł już o własnych siłach do niej wsiąść, a dwa dni później zmarł. Tym młodym chłopcem był Grzegorz Przemyk, syn opozycyjnej poetki Barbary Sadowskiej, a jego śmierć stała się jednym z najgłośniejszych politycznych mordów w PRL-u. Te wydarzenia opisuje Cezary Łazarewicz w swojej książce Żeby nie było śladów. Ta książka jest wierną rekonstrukcją, dzień po dniu, tego, jak komuniści tuszowali i zakłamywali sprawę śmierci Grzegorza Przemyka, a odpowiedzialność przerzucali na lekarzy i sanitariuszy. Łazarewicz bardzo dokładnie pokazuje machinę inwigilacji. Tysiące agentów i funkcjonariuszy zaangażowanych było w działania polegające na śledzeniu, podsłuchiwaniu, wymuszaniu zeznań, pisaniu oszczerczych artykułów po to, aby wybielić milicjantów i po to, aby zniszczyć rodzinę Przemyka, jego bliskich i znajomych, a samego Grzegorza Przemyka pokazać społeczeństwu jako narkomana i człowieka chorego psychicznie. Ta sprawa zniszczyła życie bardzo wielu ludziom i tragiczne w niej było także to, że winnych śmierci nigdy nie postawiono przed sądem i nie osądzono. Nie udało się to także władzom III Rzeczpospolitej. Ta książka jest niestety aktualna również teraz. O brutalności służb, przed którą nikt nas nie obroni. O matactwach władzy, której wszystko uchodzi na sucho. Lektura na teraz.